Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w TIF 4. Kontynuujemy naszą uroczą misję w tym jakże malowniczym miejscu, które od razu sprawia, że czuję się lepiej. Czy ja byłem w tych pokojach? Tego nie wiem. Otworzę je na wszelki wypadek. Tak, to miejsce jest bardzo wyjątkowe. W tym miejscu każdy może się zmienić na lepsze. Prozac zaczął działać. Shiny. Dobra, proszę Państwa, ale tak już na zupełnie poważnie to witam wszystkich bardzo serdecznie po klasycznemu. W zeszłym odcinku mało nie zrobiłem kubki. Na szczęście byłem już po wypróżnieniu, więc nic tam nie uleciało, chociaż skurcz był, jak najbardziej. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie to trochę lżej. Mogę sobie na dwór wyjrzeć, zobaczę co na dworze jest. Cholerne te krzesła. Grzejnik zimny, nie grzeją jeszcze. Widocznie to nie sezon grzewczy. Dobra, ja się naszprycuję, zaraz wezmę tego maka. A co? Co się ma marnować, chłopak? Dobrze, idziemy, proszę Państwa. Co za bagałan? Zejdź na poziom terapeutyczny. Tak, jakaś terapia na pewno mi się przyda. Przeczytam to, a co? Może jakiś falujący gaz będzie? Nie ma żadnych falujących gazów. Wyjście oznacza akceptację umowy o zachowaniu poufności. Techniki eksperymentalne są własnością ich posiadaczy. Osoby kopiujące powyższe techniki zostaną oskarżone o zdradę na mocy ustawy medycznej z... Nienawidzę prawniczego żargonu, a powiem szczerze, że i... Jeżeli chodzi o prawników, to też taki mam do nich stosunek dość ostrożny. Nie lubię po prostu. Cóż tu wiele mówić, no. Tak, to wygląda obiecująco. Gołębie. Ostatnio mi coś gorszego wyleciało i teraz gołębie mi nie straszne. To był tylko... Gert, I'm slipping! Chyba żartujesz. Gert, give me the claw! Mówi się rękę. Podejmij rękę, a nie tam... No dobrze. To było bardzo sympatyczne. I teraz co, mam na tą belkę skoczyć? Toż to jest jakieś nieporozumienie chyba. Otwórzcie mi drzwi. Tam jest korbka. No nie, no przecież to nie chodzi o skakanie, bo tam zaraz się zabije. Chyba że Gareth umiesz tak sprytnie skoczyć na tą belkę, wylądować jak ninja. Kurczę. Zaraz, no tędy nie przejdę przecież. Co tam jest? To jakby nic. Tutaj oczywiście strzykaweczka. Od razu będę mógł sobie coś wstrzyknąć w gałkę oczną, żeby się lepiej poczuć. Stąd przylazłem. Tu, no. Dobra, będziemy wykonywać skok. Po uprzednim zapisaniu gry oczywiście. Dzięki, Gareth, że jesteś zaprogramowany do skoku za pomocą spacji wyłącznie. Idę sobie otworzę tamtą bramkę, na wszelki wypadek.
gdyby była potrzebna jakaś droga odwrotu czy coś. Albo żeby usłyszeć jakiś miły dźwięk. Nie usłyszałem miłego dźwięku, więc idę dalej. Lubka. Tu drzwi oczywiście pozabijane deseczkami. Takie szepty to wiecie, takie szepty to mnie nie ruszają już w tej chwili. Dobra, może tak odrobinkę. Tu jest winda, tu są drzwi i tu jest coś. Znajdź pokój 3F. No tak, to miejsce mi się dużo bardziej podoba. Dead, but the shadows, they were taken by the shadows. The shadows have been hungry since she went away. Huh. It changed down there. It changed in the dark. Need to stop the shadows from spreading. Dobrze. Tu siedział jakiś pan, nie będziemy go otwierać na razie. Powiem szczerze, coś mi się, nie wiem, tak wiele zapomniałem z tej gry, jak grałem w tu poprzednio. O, tam siedzi jakiś koleś w jakiejś izolacji, widocznie leczy się, on jest teraz w trakcie leczenia. No nie, to. Bardzo mi przykro, dałbym ci APAP. Lecz nie mam. Ale mam MAC. Nie wiem, czy to działa podobnie. Uwielbiam patrzeć przez te dziurki, bo... O, tu stoi jakiś koleś. W sumie wszyscy fajki jarają, a taki tam dym zawsze się unosi. Czyli jednak ten szpital nie jest do końca opuszczony. Kurczę, jakiś mnie stres ogarnia normalnie, bo ja coś sobie przypominam sobie to miejsce. Nie będę wam zdradzał, co tu się będzie działo, ja tylko sobie tak takie mgliste mam wspomnienie, co tu się może dziać. I tylko wam powiem, że no właśnie, że nie jestem szczęśliwy. Jakiś ty mądry Garrett, kurczę, elektryk. Czy to są 3F? Tak. Eksperymentalne leczenie. Jedzonko i karteczki do przeczytania. Avery. Poruszaj się cicho, ignoruj naftę i szkło. Mają cię chronić. Zapal pochodnie i spotkajmy się w dokach. Nie wiem, czym one są, ale jeśli cię zobaczą, spal drani i uciekaj. Czekam na ciebie. Mr. T, tak, spotkam się w dokach. W szufladzie pewnie znajdę pióro albo inne bardziej użyteczne urządzenie, na przykład bomby błyskowe, i to mam ich maksymalnie. Na przykład jak co mogą być, no, bomby błyskowe jak najbardziej są przydatne. Pete, chcę cię o coś prosić. Winda na oddziałach reformacyjny jest w tej chwili dostępna dla każdego. Każdy może do niej wejść i
oddział o zaostrzonym rygorze. Proszę zainstaluj tam jakiś mechanizm blokujący. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo pacjentów oddziału reformacyjnego, ale o wszystkich pensjonariuszy zakładu. Co by było, gdyby jeden z pacjentów Huntfielda zdołał uciec? Ludzie na wyższych poziomach byliby bezbronni. Pomyśl nad tym, jeśli potrzebujesz do tego jakiegoś pozwolenia, wszystko załatwię, Eliza. Czyli tu na dole są jacyś pacjenci, którzy mogą być niebezpieczni. Boże, w mordę jego blać. Blać. Dobra, to były pułapki, no jak nic, a ja ich nie zauważyłem. Dlatego zjem coś. Dobra, czy te pułapki... Nie, skąd to poszły, te strzałki? Nie wiem. Co? Ekstrakcja pierwotnego. Rytuał mający okiełznać pierwotnego zakończył się fiaskiem, ale być może jest jeszcze nadzieja. Energia przeszła do słabszego naczynia niż pierwotnie planowaliśmy. Nie wiem jak to możliwe, ale musi być jakiś sposób na skierowanie jej na powrót do kamienia. Tak. Fascynujące. Doprawdy. Czy tutaj będzie ktoś? Ktoś mi wyskoczy klasycznie, tak jak Erin ostatnio. Widzę, że dużo jest tu wygodnych krzeseł. W czasie, gdy sala jest zajęta, drzwi mają być zamknięte. Usunięcie pokus tego świata jest lekiem dla duszy. Zapamiętajcie to sobie i nigdy więcej nie próbujcie tego w domu. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, gdyż było to głupie. Jedzenie. Tak w razie, gdyby coś. To pewnie jest generator albo coś w tym stylu. Jak go włączę, to się stanie coś przyjemnego na pewno. Hej, dobra. Zrobię sobie zapis, chociaż olać zapis. Jedziemy. Tak naprawdę wcale się nie boję, tak gram tylko, wiecie, żeby gra była ciekawsza, prawda, to udaje, że się w ogóle boję, tak naprawdę to tam to zupełnie gdzieś. Takie rzeczy to wiecie, takie rzeczy to ja w przedszkolu, kurde, przechodziłem, ja właściwie to ten szpital wygląda dość właśnie jak moje przedszkole, prawda, tak, nie kołacz się tam, przyjacielu, dlatego wciskam ten wcisk. Wduszam ten nacisk. Jak miło. Wszystkie drzwiczki się pootwierały. Ja tu tak na kołcakach chodzę, bo tak mi wygodniej po prostu. To nie dlatego, że żebym przed czymś tu próbował się ukryć. Dajcie mi tutaj szybko jakichś przeciwników do zabijania. Bo jestem twardzielem i lubię zabijać. Dobra, to jest pokój 3F. Jeśli mnie mam dobrze.
ciekaweczka i proszę bardzo. Garrett, wake up. Wakey, wakey. Dzień dobry. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. Już od dawna planowałem wybrać się do dentysty. I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die. No matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Quickly! She's corrupting it! See? Oh, I ruin everything. The primal is dangerous! It must be controlled! Panowie, panowie, ja będę współpracował. It's no good. I'll take her back down to the prison level. I thought you died. But it was worse. You did steal the primal that night. Now the Baron wants it back. He spoke about the prison level. Looks like I'm going even deeper into this hole. Dobra. Możemy tego pana oczywiście ukatrupić, bo dlaczego nie? Ale możemy też zachowywać się jak duch, być niewidzialni. Dobra, jak już wiem, z czym mam do czynienia i czy to jest zwykły koleś z pałką, jakiś kurde, jakiś pajac, to już mi lepiej. Dobra, czekaj, bo ja tu mam ten Y wciśnięty i tak jakoś widzę słabo. Mógłbym go zdjąć, strzelając do niego z łuku. On jest cały czas taki, wiecie, podjarany. Te trzy żółte, te czerwone kropki nad jego łebkiem oznaczają, że jest ciągle wkurzony i prawdopodobnie strzelanie do niego nie od razu musi go zabić. I być może nie da się go ogłuszyć. Dobra, jaką masz tu marszrutę? Ja cię będę obserwował. Wchodzi tam, tam sobie jest przez trochę. Następnie wychodzi i idzie tu. Dobra, ja się tu wrócę jeszcze. Tu jest karteczka, którą nie omieszkam przeczytać. I co? Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie wykalibruj maszynę. Zerwanie całunu, który maskuje okno do duszy, może odkryć ścieżkę ku zdrowiu. Bardzo mądre słowa, nie mam pojęcia, co to znaczą. Brzmi trochę jak taki bełkocik New Age'owski. Dobra, wiecie co, ja chyba go po prostu ukatrupię i nie będę się bawił tutaj w jakiś humanitaryzm czy tam co. Poszedł tam teraz. No. O, wezmę do rzucania, mam coś. To ich tam więcej jest. Nawet do szafy zajrzał.